Ograniczenie możliwości pełnienia funkcji prezydentów miast, wójtów, burmistrzów do 2 kadencji, bezpośrednie wybory marszałków i likwidacja powiatów to niektóre z propozycji reformy samorządu autorstwa Ruchu Palikota, przedstawione dziś w Krakowie. Samorządy wymagają przewietrzenia, mówił dziś na konferencji poseł Łukasz Gibała z Ruchu Palikota. Choć przez ostatnie 20 lat zrobiły one wiele dobrego, jednak teraz często są zdominowane przez samorządowców pełniących swoje funkcje latami, a to sprzyja powstawaniu lokalnych układów i hamuje rozwój. Podczas konferencji pod krakowskim magistratem młodzieżówka Ruchu Palikota przedstawiła listę 7 grzechów głównych polskich samorządów. Pełny projekt zmian partia przedstawi 4 czerwca.